Siemaneczko, witam was serdecznie w trzecim filmie, w którym będę obrażał, żartowałem, nie, będę komentował zdjęcia innych ludzi, czyli innych, powiedzmy, TikTokerów, Instagramerów, YouTuberów, celebrytów. Zaproponowaliście mi pod ostatnim filmem, żebym skomentował zdjęcia Ewy Zawadzy. To jest TikTokerka, znana TikTokerka, ale nie jest znana jakby jeszcze, można powiedzieć, na innych platformach u nas, dlatego wiele osób pewnie się zdziwi, kto to jest. Na TikToku obserwuje ją blisko 4,5 miliona ludzi, więc to jest już coś. Natomiast na profilu tutaj w Polsce, na Instagramie, obserwuje ją jakieś 300 ileś tysięcy. To jest też coś oczywiście, bo to jest ponad 300 ileś tysięcy. Na TikToku nazywa się Dobra Faza, czyli Dobra Faza i Ewa Zawadza. W ogóle się rymuje. Więc zaczynamy, przechodzimy do jej Instagrama i komentujemy. Okej, proszę Państwa, teraz ja tak sobie się wygodnie ułożyłem. Odpalam nagrywanie ekranu. 3, 2, 1, nagrywanie ekranu włączone, włączam Instagrama i w tej chwili możecie zobaczyć, BOOM! Profil Instagram Ewy Zawadzy. Nie mogę zapamiętać, przepraszam, jej nazwiska. Ja ją kojarzę właśnie jako Dobra Faza na TikToku, ale nie wiedziałam, jak ona się nazywa. Także tego, ciekawostka. Bardzo popularna są na Instagramie, tak powiedziałem, znaczy na TikToku. Na Instagramie też popularna, ale mniej. Okej, lecimy. Komentujemy zdjęcia Ewy. Słuchaj, Ewa, co ci mogę powiedzieć jako fotograf? Odpalam pierwsze zdjęcie. Jest krzywe. No kurde, Ewa, czemu to jest krzywe? Dlaczego? Nie, ale tak serio, spójrz na to. To zdjęcie tutaj jest całkiem krzywe. Widać, jak ten słup idzie, te drzewa. Wszystko idzie krzywo. Nie wiem, czy to jest celowo, czy nie, ale moim zdaniem jest brzydko. Jakby było proste, bo było ładnie, bo kolory są fajne. Fajne kolory są zrobione. Zwróćcie uwagę na te liście, na drzewie, na trawę. Naprawdę ładne kolory są, tylko szkoda, że tak krzywy kadr. Tu uważam, że to jest średnie, ze względu na to, że jest ucięty but ten dolny. Ty, ale już zacząłem od krytyki ostrej, co? Kurde. Nie no, Ewa, czemu tego buta ucięłaś? Nie no, ładne niby zdjęcie, bo jest ostre, ładna poza. Ładna kobitka, ale ten but... Dobra, tak całkiem serio, wiecie, czego nie lubię u niej? Naprawdę, to jest jedyna rzecz, której u niej nie lubię i to już na TikToku nie mogłem... Ja jej nie mogę obserwować, bo irytuje mnie strasznie to, że ona strasznie mocno wygładza sobie twarz. Patrzcie. To jest tak nienaturalne. Ale jak? Ja nie wiem, czy ona ma jakieś problemy z cerą i dlatego może się tego wstydzi, to chce ukryć, może tak jest. Ale nie ukrywam, że jest to... Moim zdaniem bardzo sztuczne. Ona ma fajne, ładne oczy. To na pewno na TikToku wiem, że bardzo dużo ludzi lubi, bo ma takie, jak ktoś mówi, hypnotizing eyes, nie? Naprawdę, jest bardzo ładne ma oczy, fajny kolor, ale kurde, te wygładzanie to jest tak irytujące. No się domyślam, że ona po prostu ma jakąś taką potrzebę, ale to jest tak nienaturalne. Ja osobiście nie obserwuję takich ludzi, bo mnie to jakby tak irytuje, tak prywatnie. Ale też jako fotograf, bo ja nie lubię takich sztuczności aż takich. Ja nawet moim modelkom, moim klientom tak nie obrabiam zdjęcia. Jak obrabiam jakieś zdjęcia, to nie robię tak, żeby to było zbyt sztuczne. Oczywiście jest postprodukcja, robi się poprawy kolorystyczne, zmienia się kadry i tak dalej, ale żeby tak sztucznie komuś zrobić skórę, to nie, nie, nie. Ja jestem taki, że raczej preferuję no, naturalność. O, to takie bardziej hot foto z tą szminą. No. Ale dobra, zwróćmy uwagę na inne zdjęcia. Co by tu robić? Dobra, to jest takie zwykłe zdjęcie z salonu, kupiła pewnie samochód, się cieszy, więc jest spoko. Aczkolwiek też może było zrobić to ładniej. Jak już jest taką osobą znaną, to patrzcie. Znowu trochę krzywy horyzont w tle. Mi się wydaje, że może było to bardziej wyprostować, zrobić tryb portretowy, na przykład tak z bliska, rozmazać tło i byłoby dużo ciekawsze. Albo to. Próbowaliby tutaj bardziej kreatywnie, chcieliby zrobić coś fajnego. Tak jak kadr jest prosty, tak... To jest takie zwykłe, no to jest takie... No tutaj już jest trochę rozmazane bardziej tło, jest ciekawe. Ale mi się wydaje, że oni to bardziej mają wyrąbane, bo widzę wyraźnie, że reklamowali tę markę Pepsi. Więc zrobili to zdjęcie tak trochę na wyjebce, bo i tak mi zapłacili, więc zareklamuję to Pepsi po prostu od tak byle jak. No, nie ma tu ostrości, nie ma tutaj żadnego, żadnej takiej większej twórczości. Jest takie średnie. Ja wiem, że ona dużo pokazuje siebie, ale wydaje mi się, że jak na taką influencerkę, o, to zdjęcie jest nawet fajne. Może brakuje mi tutaj jakiegoś dobrego sprzętu, żeby było piękne znowu rozmycie tła jakiejś większej głębi, ale to już jest takie średnie, to drugie poprzestrzenie jest fajniejsze. Jak na taką osobę, która tak
dba o TikToki. Wiem, że on robi fajne przejścia, robi ciekawe te filmy na przykład, bo na TikToku musisz się też trochę wyróżnić kreatywnością, żeby właśnie zrobić albo fajne napisy, albo ciekawy temat, albo fajnie zrobić przejścia właśnie na TikToku i wtedy ludzie Ciebie chętnie obserwują. No i plus ewentualnie, jeżeli dobrze wyglądasz, więc jej oczy robią robotę, no zwróćcie uwagę, o, tutaj wyraźnie, że ona ma po prostu takie crazy eyes. Dobra, co my tu możemy jeszcze powiedzieć? Wydaje mi się, że po prostu mogliby bardziej zadbać o swoje profile, bo mają możliwości, ale może nie chcą. Może jak dba już o TikToka, to o Instagrama już jej się bardziej nie chce. Bo nie ukrywam, że jest taki no, zwykły ten Instagram, no. Tak jak powiedziałem wcześniej, ale będę nawiązywał do poprzednich też filmów. Verso Freeze, zajebiste robią materiały i to, czy mają swoich fotografów, czy nie, to nie ma znaczenia, bo możesz samemu skupić aparaty, też dobrać taki dobrej jakości sprzęt, bo też potrafią sobie robić sam tak zdjęcia, więc to nie jest żaden problem. Ale ona tutaj głównie widzę, że skupia się na to, żeby robić wszystko telefonem. No, tu jest taki tryb portretowy telefonu, to od razu widzę, że to jest telefonem zrobione, ale ten tryb portretowy sprawia, że jest fajnie rozmazane tło i już to fajnie wygląda. Aczkolwiek rzadko u mnie to widzę, naprawdę rzadko. O, to już jest trochę bardziej twórczy. Dobra, znowu, jest ten telefon, tryb portretowy chyba, bo jest troszkę rozmazane tło, ale już robi tak trochę od dołu, więc fajnie wygląda to całe ciało, ale tle jest neon, jest trochę zielonawo. Tu już przemyśleli i już chcieli zrobić coś ciekawego. To już znowu jest takie... zwykłe. Nie wiem, no nie widzę tutaj żadnego takiego szału. O tu, tu już znowu jest kreatywność, zobaczcie. Ale jest bardzo mało tego u niej. Nie wiem, dlaczego jest tego mało. To jest bardzo kreatywne. Zobaczcie jej ładnych światełek, ale to ładnie wygląda. Znowu jej oczy, nie? Ona dobrze wie, że ma ładne oczy, więc ona to lubi sobie wyeksponować, ale to jest normalne. Jak mamy jakiś talent, mamy jakąś możliwość, nie wiem, w swojej urodzie coś zaprezentować, czy to jest dupa, czy coś innego, to możemy to wykorzystać na swoją korzyść. To wszystko od nas samych zależy, jak to zrobimy. Nuda, nuda. Nuda, nuda, no, makijaż fajnie robi robotę, znowu jej oczy i tutaj to, o, ja bardziej tak wykadrowo, zobaczcie jaki ładny portret, już to ciekawie wygląda, ale też nie jest źle, bo to jest w sumie, no, dobrze jest, no, takie zwykłe niby zdjęcie, ale widać, że już ten chciała pokazać znowu siebie, tak z bliska, o, tu znowu tło robi robotę, miejsca mają znaczenie, fajnie to wygląda, no i znowu, no, takie normalne, normalne, normalne. Jest już bardziej kreatywne, patrzcie. W koszu. Fajna poza. Ciekawe miejsce. Rozmazane tło, czyli znowu jakość lepsza, nie? Już to wygląda ciekawiej. No, już to jest ciekawsze. Już tutaj widać, że kombinowały. No, naprawdę, to kurde. Mało jest takich twórczych u niej zdjęć, a ma na pewno możliwości, bo sami to widzicie, ma możliwości. Ale i tak dobrze sobie radzi, bo w social mediach jest naprawdę dobra w tym TikToku. No naprawdę trzyma się tego dobrze. Ja na TikToku próbuję, ale ja nie jestem taki jak ona. Aczkolwiek nie narzekam, nie narzekam. No tutaj no, od razu więcej lajków, wiadomo dlaczego. Cycki, tak, jak tam bupsy, to jest, są lajki. Gdybym miała cycki, sam bym pokazywał na co. Tutaj już nic takiego, nic takiego. No dobra. Podsumowanie, co ja będę więcej o niej gadał, bo nie ma co więcej mówić. Jeżeli jesteście zainteresowani, wbijajcie na Instagrama albo obejrzyjcie sobie jej TikToka. Na TikToku jako Dobra Faza, taki nick, a na Instagramie Ewa Zawadza. Chciałbym Wam powiedzieć w takim razie, że mogłaby to prowadzić dużo lepiej, jakościowo, ale jeśli widocznie po prostu nie chce. Ma ładną urodę, mogłaby to jeszcze bardziej wykorzystać na Instagramie. Na TikToku wiem, że ona o to dba. W sumie za dużo to nie mogę powiedzieć, bo wszystko już powiedziałem. Jej Instagram dla mnie jest akurat nudny. Wiem, że ludzie pewnie ją, niektórzy znowu obserwują dlatego, że ją lubią z TikToka jakoś osobę, ale dla mnie tam nie ma żadnej kreatywności, żadnej takiej twórczości na tym Instagramie, dlatego na przykład jej nie będę obserwował i nie lubię tego sztucznego wygładzania. To jest dla mnie największy minus. Widocznie ona ma to jakąś taką potrzebę, więc to jest znowu, wiadomo, kwestia indywidualnego podejścia. Jednak ja nagrywam ten film, żeby wyrazić swoje poglądy, więc o tym mówię. Jeżeli masz jakieś kolejne propozycje, kogo mógłbym skomentować, to pisz w komentarzu. Zapraszam Was na kolejny film, trzymajcie się, do zobaczenia wszystkiego, hej, pa!